Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania następnego. I po tym punkcie może zrobimy chwilę przerwy. To jest w sprawie, to jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie projektu zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego w przypadku Bydlaskiego. Proszę Panią Przewodniczącą o zreferowanie tego. To jest też chyba Państwu radny znana sprawa, mianowicie to jest do istniejących urządzeń ogródka jordanowskiego w parku Bednarskiego dodanie nowych urządzeń zabawowych i dostaliśmy, że tak powiem, zgodę od konserwatora na tymczasowe zagospodarowanie. On tak dokładnie określił warunki, trudne do przyjęcia, ale nie mamy wyjścia, a ten ogródek jest konieczny w parku Jordana. Bernackiego. I w związku z tym wpłynął projekt zagospodarowania Polany i Sokolniki. No. Otwieram. I została pozytywnie zaopiniowana przez komisję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. No, na tyle, na ile pozwolił konserwator wojewódzki, konserwator zabytki. Jest to konsekwencja naszej uchwały podjętej, że 5 tysięcy w tym roku dajemy na 5? Na koncepcję, a w przyszłym roku 80 na doposażenie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 8? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Proszę o uchwałę do druku nr 8. Proszę. Bo dzisiaj się ukazała informacja na informacji, że został przyjęty przetarg na koncepcję zagospodarowania zieleni infrastruktury technicznej Parku Bednarskiego. Rozumiem, że to jest odrębne zadanie, finansowanie po budżetu miasta, ale mam nadzieję, że będziemy też informowani jakby o pracach tamtego projektu, no i że będzie jakby połączenie tych dwóch elementów docelowych. Ja myślę, no bo konserwator wyraził zgodę na tymczasowe, ale zanim się ten projekt urodzi, bo to już będzie trzeci projekt, nie? Z tego co ja wiem, to kwestia jest tego, że ta firma, która wygrała, ma oprzeć się jakby na koncepcji, Żółciak, współautor między innymi było pan Żółciak, ale to jest BRK. No i będą chcieli wystąpić do BRK jako instytucję, przekazanie praw autorskich, żeby nie było potem problemu właśnie ze strony poszczególnych autorów. Wszyscy się obawiają, że ten przetarg może się jak dwa ostatnie, mimo rozstrzygnięcia. Proszę Państwa, no zabytek zabytki, na litość Boga, ale nos do tabakiery czy tabakiera do nosa. Jeżeli jest park, to dlaczego mamy odtwarzać jakieś wieże widokowe, drewniane, gdzie bezdomni będą mieli gdzie spać i jakieś cudawianki, natomiast tam jest potrzebny ogródek dla dzieci. A szary jest zlikwidowany, więc co mówić, że kawałek trawnika w postaci czworokąta jest zabytki i nie wolno tam nic zrobić. Natomiast robi się wielki zabytek z tego kiosku i mówi się, że to jest architektura postmodernistyczna. No zędzę. Dziękuję bardzo, ale już przegłosowaliśmy tę sprawę. Pani Wasiu, miejmy nadzieję, że... Proszę Państwa, po tym